że liczę na to, że Budda sobie jeden taki samochód kupi, bo byłby to naprawdę ewenement na skalę całej Polski, jak nie Europy. Mega ciekawe jest to, że teraz ten samochód, czyli najnowszy Hyundai, został dodany do Forzy Horizon 5. Jest to ciekawe pod tym względem, że ponieważ jest to model koncepcyjny, do tej pory nie było mowy o tym, aby trafił on do produkcji seryjnej, ale kilka dni temu ogłoszono, że jednak będzie on produkowany seryjnie w ilości 200 sztuk. Zaraz do tego jeszcze przejdziemy, ale najpierw go sobie odbierzemy, więc możecie go teraz zdobyć sobie w serii za 80 punktów. Żeby go zdobyć, trzeba zrobić absolutnie wszystko z playlisty festiwalowej i jeśli to zrobicie, będziecie mieli 80 punktów, czyli tyle, aby sobie ten samochód odblokować. Tak, to jest Hyundai Envision 74 z 2022 roku. Jest to model koncepcyjny. Nie ma na razie sensu mówić tutaj o jakichś osiągach, czy o tym, jakie on ma zasilanie. Wiadomo na obecną chwilę, że ma mieć jakiś rodzaj napędu wodorowego, a to oznaczać będzie, że na pokładzie znajdzie się jakiegoś rodzaju elektrownia wodorowa, która będzie napędzać silniki elektryczne. Oczywiście nie bezpośrednio, tylko tam będzie jakiś bufor energetyczny w postaci jakiejś tam baterii. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak ten samochód wygląda, czyli nawiązuje do pojazdów klasycznych z lat 80-tych, 70-tych, wyglądem, możemy sobie tutaj jeszcze przód zobaczyć, za chwilę przejdziemy do Forza Vista, to sobie dokładnie go obejrzymy, ale jest absolutnie fenomenalny, ludzie na całym świecie od razu się w nim zakochali, jak tylko zobaczyli, jak wygląda, przypomina nieco DeLoreana z wyglądu, chociaż jest nieco bardziej obły. Jest po prostu przepiękny. Osobiście moim takim marzeniem jest to, aby motoryzacja popatrzyła trochę wstecz na wiele różnych stylistycznych perełek i zrobiła coś w rodzaju resto modów, na przykład Supry, czy Supra MK4, czy Nissana R34, żeby pojawiły się jakieś takie unowocześnione wersje tych samochodów w takim nowszym stylu. Więc tak, za dźwięk odpowiadają tutaj silniki elektryczne. Jest to model koncepcyjny, więc no, wszystko może się tutaj zmienić. Zobaczmy sobie mniej więcej wnętrze. Za chwilę jeszcze obejrzymy sobie samochód podczas dnia. Tutaj mamy zegary, takie bardzo proste, po prostu za kierownicą jest jakiś tablet, który wyświetla nam wszystko. To też może się w finalnym samochodzie zmienić. Zobacz na to. To jest po prostu świetne. To jest mega interesujące, dlatego że w momencie, kiedy twórcy podpisywali z Hyundaiem umowę na licencję do tego samochodu, do tego pojazdu, do Forzy Horizon 5, nie było jeszcze wtedy mowy o tym, aby ten model pojawił się w rzeczywistości jako seryjny. A teraz już wiadomo, że na 2026 rok ten model będzie można sobie kupić. Oczywiście nie każdego będzie na niego stać. Fajnie by było, jakby może nie tak przykokrzony model, ale jakby było trochę tego więcej. W ogóle zobaczcie tą komorę, nie? Nie wiem, czy to jest. To jest chyba ta cała elektrownia wodorowa, o której wam mówiłem. I gdzieś tam pewnie jeszcze jest ukryta w tym samochodzie, może gdzieś tam z tyłu. Bateria, która jest tym buforem energetycznym, która dostarcza tej szczytowej mocy do silników elektrycznych. A tutaj macie jeszcze, nie wiem czy tam możemy zajrzeć, ale tu są te zbiorniki wodorowe, o których wam też mówiłem, nie? Czyli tutaj mamy zbiorniki wodorowe, gdzieś tam musi być, prawdopodobnie musi być jeszcze gdzieś bateria. Bardzo ciekawy projekt. Samochód, z tego co pamiętam, kosztować ma jakieś 1 440 000 złotych, także liczę na to, że Budda sobie jeden taki samochód kupi, bo byłby to naprawdę ewenement na skalę całej Polski, jak nie Europy, jakby ten samochód pojawił się u nas w Polsce. Także Budda, liczymy na ciebie, że w 2026 roku zrobisz nam prezent i będzie to twoja taka maskotka wśród twoich kolekcji samochodów. A naprawdę myślę, że jest się czym pochwalić, bo jest to styl
stylistyczna perełka. Samochód ma przejść kilka zmian w takiej wersji ostatecznej, ale ten koncept jest modelem jeżdżącym w rzeczywistości. Bardzo biednie wygląda tutaj wnętrze. A widać, że to jest raczej usportowiona wersja tego pojazdu, bo zobaczcie, są siedzenia mało wygodne, mało miejsca w środku jest na cokolwiek, bo całe to oprzyrzędowanie, nie, to pewnie dużo zajmuje w całym tym pojeździe, ale mimo to udało się ciekawie zrobić wygląd tego samochodu, wiesz, zewnętrzny. Ja jestem strasznie podjarany tym samochodem już od samego początku, kiedy zobaczyłem, że coś takiego wyjdzie, aczkolwiek może nie każdemu podobać się fakt, że jest to no, taki elektryk, ale nie w rozumieniu elektryków, że tylko na baterii sobie jedziemy, nie? Okej, okay, więc tutaj możemy sobie zrobić modyfikację. Ja dodaję teraz gazu, ale nic nie słychać, więc mogę sobie mówić. Możemy 900 koni mechanicznych. W standardzie mamy 671 koni mechanicznych i aż 900 Nm maksymalnego momentu obrotowego, ale 2,5 tony wagi, mimo że widzieliście, w środek jest mocno odciążony, ale te wszystkie oprzyrzędowanie, całe to oprzyrzędowanie, widzieliście, co tam jest pod maską, tak, ukryte, to jest spora waga. Zobaczcie w ogóle na te felgi. Genialnie to wygląda. Na pewno jest to majstersztyk, jeśli chodzi o upchanie tego wszystkiego pod tego samochodu z tą baterią, z tymi zbiornikami wodorowymi, z tą elektrownią. No kurde. Możemy sobie też usunąć tylny spoiler, jeśli by ktoś chciał, ale ten standardowy jest regulowany, więc może uda się coś tym samochodem osiągnąć. Prawdopodobnie ten z przodu też jest regulowany. Zerkniemy sobie na to później. Tutaj nawet nie musimy dawać tych dystansy, ale możemy sobie je wrzucić, jeśli chcemy. Za chwilę zwiększymy moc, także możemy poszerzyć tylne koła, które są dosyć szerokie, nie? Jak na tego typu pojazd. No, waga jest dość spora. Ja wam tylko chcę przypomnieć, że to jest waga odpowiadająca jakiemuś dostawczakowi. Takiemu dosyć sporemu i może nawet trochę załadowanemu. Więc na pewno nie jest to waga, która będzie odpowiednia dla samochodu sportowego. No i moc też nie jest adekwatna jak w stosunku do osiągów, ale myślę, że tutaj chodzi o coś innego w tym samochodzie. O jakieś tam masakryczne osiągi. Tutaj możemy jeszcze zwiększyć sobie felgę, jeśli byśmy chcieli. Okej, więc jeśli chodzi o tuning, możemy odciążyć samochód tutaj w Forzie. I maksymalnie możemy zredukować wagę, w sumie nie wiem z czego, bo widzieliście, że ten kokpit jest strasznie taki suchy, nie? Więc nie wiem, co byśmy mogli tam jeszcze wywalić z tego samochodu, może drugi fotel, ale on raczej nie waży pół tony, nie? No nie wiem, co tam można by było zredukować, ale coś tutaj jeszcze można. I tu jeszcze pewnie zawieszenie, możemy dać wyścigowe. A ja bym zostawił to standardowe, bo wydaje mi się, że ono może mieć jakieś ciekawe feature'y. I no niestety już widzimy, że będzie się raczej kiepsko prowadził, więc jest to samochód taka ciekawostka bardziej niż coś, czy będziemy faktycznie wygrywać wyścigi. Tak, przedni spoiler możemy sobie modyfikować, możemy zwiększyć docisk naprzód. A jeśli chodzi o dyferencjał, to też możemy sobie ustawić, ale czego nie możemy ustawić, to zwiększyć prędkości maksymalnej. Ta jest ograniczona na sztywno do 250 km na godzinę i nic nie możemy zrobić, aby to poprawić. Ta prędkość jest wystarczająca do klasy A. A samochód teraz jest w klasie S1, więc raczej takiej mocy bym do niego nie wrzucał, jeśli chcielibyśmy się nim ścigać. Możemy sobie zmienić kolor na jakiś inny, jeśli nie chcemy mieć tego standardowego, ale tym standardowym kolorem jest taki kolor szary po prostu. Przejechałem się tylko kawałek i już wiem, do czego ten samochód może być naprawdę dobry, a tym bardziej stylowo może być ciekawy. Do driftingu może być dobry. Z tego, co tak przejechałem się nim kawałek, to czuję, jakby spora część masy tego pojazdu była z przodu, a to znacznie sprzyja temu, aby nim driftować. Dodatkowo mamy tu napęd na tył i sporo mocy, duży ciężar i samochód też nie jest jakiś super krótki. W sumie teraz jak tak patrzę, to przypomina mi jeszcze Toyotę Corollę, tą taką kanciatą.
Okej, mamy opony Sliki teraz i samochód łapie przyczepność dopiero przy 100 km na godzinę, na tyle, że możemy sobie nim normalnie jeździć, ale prędkość jest ograniczona do tych 250, no i w klasie S1 raczej nie poszalejemy. Ale co z przyspieszeniem? Okej, widzicie, że te 249 km na godzinę to jest top. Są opony Sliki, zawieszenie wyścigowe, nie driftingowe, więc już coś tam lata. Bardzo fajnie wyglądają te felgi, bo tutaj chyba mamy coś w rodzaju chłodzenia hamulców przy tej feldze. Widzicie, są tutaj takie, jakby to nazwać, grzebienie, które dodatkowo chłodzą hamulce albo odprowadzają z nich powietrze czy coś, nie wiem. A, po prostu jakieś takie dodatkowe chłodzenie. Często możecie w pojazdach rajdowych spotkać tego typu rozwiązanie, że są takie jakieś kołpaki, nazwijmy to, które mają dodatkowe lamelki i to działa jak wentylator, po prostu jak się koło kręci. Tak, to są opony do wyścigów. To nie są opony do driftowania, ale tak czuję, że to może być naprawdę dobre auto do driftingu i myślę, że to będzie auto tylko dobre do driftingu. Ewentualnie można nim coś tam spróbować osiągnąć na wyścigach w klasie A, bo całkiem dobrze to przyspiesza, trzeba przyznać. Jak już złapie tą trakcję, no możecie oczywiście zrobić napęd na wszystkie koła, była tam taka możliwość w tych słapach. Jest to napęd wodorowy. Szkoda, że... Czy ten samochód powinien jakoś inaczej brzmieć niż brzmi? Ciężko powiedzieć, nie? No bo elektrownia raczej nie wydaje z siebie jakichś tam niesamowitych dźwięków. No i zastanawiam się, jak to działa, nie? No bo przeważnie w tych samochodach wodorowych, tak jak wspomniałem, jest ta bateria, która jest takim buforem, a elektrownia ma powoli tą baterię ładować. Sama elektrownia nie ma na tyle mocy szczytowej, żeby podać do silników maksymalne jakby zasilanie, maksymalną moc w chwili na przykład takiego poważnego przyspieszania. I ta bateria trakcyjna właściwie, bateria służy jako taki boost mocny, nie? Do tych silników. A w czasie, jak sobie normalnie jedziemy, to ta elektrownia wodorowa ładuje baterię, przedłużając zasięg całego samochodu. Rozwiązanie, które już istnieje w rzeczywistości, Toyota ma jeden model, a teraz mi nie przychodzi do głowy nazwa, jak się nazywała ta Toyotka. Ale jest taka duża, niepraktyczna. Tankowanie wodoru jest no, ciężką sprawą w Polsce zwłaszcza, ale i na świecie. No i przetestujmy, jak on się podczas tego driftingu zachowuje. Tak, tutaj nie osiągamy jakichś potwornych prędkości, większość zakrętów wchodzimy z prędkością tak 100 km na godzinę max, chyba że naprawdę robimy jakiś długi łuk. Furę kontroluje się bardzo fajnie, może nawet udostępnię wam tunik, chociaż teraz tak na szybko tylko przesunąłem kilka suwaków. Bardzo łatwo wyciąga się go z naprawdę mocnych kątów, więc będzie to przyjemne auto do driftowania na 100%. Super! Widzicie, że nawet takie potężne kąty jestem w stanie wyciągnąć z tego samochodu, jak inne samochody driftowe by już robiły przester. Także do driftingu będzie naprawdę bardzo fajny. Zwłaszcza, że możemy sobie tutaj zawieszenie driftingowe zainstalować, opony do driftu. Więc jest naprawdę przyjemnie. Okej, ciasne zakręty zrobił ładnie.
spróbujmy coś gładszego poprowadzić. Mocy ma bardzo dużo, zwłaszcza od startu, jak sobie wyhamujemy, to natychmiast pali kapcia. Tutaj nie ma mowy. Szczytowa moc jest od zera obrotu, więc będzie mieli no po prostu wspaniale. Samochody elektryczne bywają łatwiejsze do driftu, dlatego że nie musimy się przejmować odpowiednim przełożeniem do zakrętu czy do prędkości, dlatego że naszym przełożeniem, sprzęgłem, zmianą biegów jest tylko i wyłącznie gaz. Zwłaszcza w Fordzie Horizon 5 samochodami elektrycznymi driftuje się łatwo, tylko trzeba się wprawić. Na początku wiadomo, że jest inaczej niż spalinówką, ale da się to ogarnąć. O, takie dłuższe zakręty, przynajmniej na tym tuningu. Ciężko, już łapie przyczepność. I nie jest go tak łatwo wprowadzić w ten ślizg. Trzeba ręcznym. Fajna zabawka, płacz jaki kąt. Ach, przesterowałem, chciałem właśnie sprawdzić, kiedy on przesteruje. No, łapie trakcję za bardzo. Tak jakby mu już przy tych wyższych obrotach brakowało mocy i nie chce tych kół tak ładnie upalać, jak przy niższych prędkościach. Co ma sporo sensu, nie? Ach, tu już złapał, no. Takie dłuższe łuki to już nie. Ale tam, gdzie są takie ładniejsze zakręty, ostrzejsze, mocniejsze kąty, nadaje się do tego idealnie. Moi drodzy, Hyundai Envision 74. Fuh, wspaniałe auto. Bierzcie się za jego odblokowywanie, bo jest genialne. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Coś tu... Posłuchajcie tego. Coś nie tak z dźwiękiem zrobili, ej.